Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy u kolegi Henryka Szonszora w Tczewie. Właśnie przyleciały gołębie z lotu. Troszeczkę mamy pecha, bo te gołębie przyleciały, kiedy akurat byliśmy zajęci czymś innym. Trochę znienacka, po prostu bardzo szybki lot był, widać. Chodź. On był ze 140 km z miejscowości Sławno, tak? Sławno. O, te gołębie, tu problemów nie ma z odbijaniem, ponieważ zegar jest włączony. Tyle tylko, że po prostu nie były wabione niejako. O, widzimy, kolejne dolotują. Kolega Henryk ma taką metodę, że przywabia je, trzęsąc wiadrem z karmą. Widać, też nie są zmęczone, są w bardzo dobrej kondycji. O. Zobaczmy. I co, dużo jest tam już? Proszę? Dużo tam ich już jest? Oj, masa widzę. Widzimy tam te gołębie się kłębią. My zajęci byliśmy akurat czymś innym i te gołębie przyleciały sobie. Same weszły. Będziemy zaraz, zobaczymy, ile ich dokładnie jest. Na zegarze będzie wszystko widać. Tymczasem popatrzmy, sfilmujemy, jak te gołębie. Tutaj jeszcze dwa siedzą na zewnątrz. Tu, jeszcze dwa na tych wlot, na tym locie. A ile wszystkich na lot było włożonych? 69. I tyle, ile odbitych też tak? Z 40 będzie pewnie już, co? Więcej. Więcej, no zobaczymy na zegarze to. Chodź. To czyli bardzo szybki lot był, widać. Były wypuszczone ze Sławna, nie? Nie ma co się martwić. Ale kurde, trochę tego, znowu, że pech. Znowu pech. No tutaj powinniśmy za chwilkę rozmawiać, bo tutaj w tym roku kolega Henryk miał troszeczkę takich niepowodzeń przy lotach, takich przypadkowych, powiedzmy, raz zegar, matka miała czas zły, o 2 godziny przesunęła, no trzeba było niestety ją wysłać do zmiany baterii, tam chyba coś jeszcze było robione, przeprogramowanie. No i drugi lot praktycznie to samo, po tym nie synchronizował się jeszcze zegar satelitarny, no i po prostu te czasy były takie duże, że zostały wyniki odrzucone, tak? Tak. I jeszcze mało tego, jeszcze trzech innych kolegów, których chciałem naprawdę przeprosić w tej sytuacji, bo również mają pecha, tak jak ja, bo wkładali na moją matkę wkładaniową i również im odrzucili. Po prostu przy wkładaniu nie zwrócono uwagi, że jest ten po prostu czas, nie ten. No i później to się, konsekwencją tego jest oczywiście odrzucenie tych wyników. Bo ale pierwszy lot, który był ze Sławna, 140 km, właśnie co się stała ta tragedia, to wyjątkowo... Ja mam taką prośbę, może byśmy tutaj się stanęli, bo tam słońce. O, dziękuję. Aha. Bo wyjątkowo bardzo dobrze gołębie przyleciały. 9.25 miałem pierwszego gołębia. Następny gołąb w Tczewie był 9.29. No i w ogóle potem, jak Krzychu ptak obliczał, to powiedział, że super wynik. Pierwsze miejsce zdecydowanie i 40 z całości. Nie? No. No ale niestety wynik nie można było uznać. I tego. A drugi lot to był Koszalin. 170 km był mój gołąb w oddziale pierwszy, drugi, trzeci. W każdym razie w 50 miałem 18, mam 18 gołębi. Nie? Trzeci lot to był Kołobrzeg, 210 km i gołębie leciały. Trochę wiatr był północno-wschodni, czyli pod wiatr i z boku zepchnął ich tam, no ale mimo wszystko pierwsze gołębie dostali gołębie hodowcy z południa Tczewa. No to wiadomo, moi się złapały i tak bardzo dobrze, bo był 30. W każdym razie 30, 31, 32, 3. W każdym bądź razie w 50 tam było chyba z 15 gołębi. Się załapało. Czyli miałem trzeci wynik. Nie? No, to mówimy o lotach gołębi młodych? O gołębiach młodych, tak. A w tym sytuacji jest tak, że lotuje od początku 69 gołębi na każdy lot, za wyjątkiem Koszalina dałem 68, bo się spóźnił ze Sławna gołąb jeden dzień, przyszedł na następny dzień, ale tak daje 69. Czyli żadnych strat na razie nie było? Zero straty. O, tak, to tak, bardzo dobrze. Tak. 69, no dzisiaj liczę raczej też bez strat, bo to taki lekki lot, szybki lot. No to nas no właśnie, co nas właśnie zaskoczyło trochę. Tak, no bo wiadomo, no kurczaki, no szkoda, no bo chciałem być i one wtedy lepiej wchodzą, nie? No ale to wiadomo, no trudno. Bo teraz o, tak one tam baraszkują,
podejrzewam, są niezmęczone w ogóle, tu zobaczmy właśnie, o, sobie siedzą, tu trzy gołębie, tak, jeden na dachu, a dwa tutaj na ziemi sobie chodzą, nie chcą podejrzewam, że one, że to już jest dawno po konkursie, te, które pierwsze przyszły, to dobrze, że ona przyszła je zawołać, bo tak byśmy w ogóle ich nie zobaczyli. Nie zauważyli. Tak, bo tam jeszcze jest jakoś, no, ja po, wiem, za chwilkę tam podejdziemy, gołębie, zobaczymy, ja jeszcze takie pytanie zadam, bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, a u kolegi, przypomnę, jesteśmy kolegi Henryka Szorszora, tu w miejscowości Tczewskie Łąki, oddział, i oddział 075 Tczew, jeszcze raz przypomnę, i jesteśmy nie pierwszy raz, i w zeszłym roku, i wcześniej byliśmy, i chcieliśmy się kolegę zapytać, czy te gołębie, które wtedy nabywał, a przypomnijmy, były to gołębie m.in. od Erharda Panke, od Rainera Pifmana, były to też gołębie od Erika van Stenbergena, oryginałów kilka miał kolega Henryk, no i Hańca Bindacza. Teraz już te młode, którymi lotuje, widzimy 69 sztuk daje na lot i tak jak do tej pory nie ma żadnych strat, ale powiedzmy, które się tak najlepiej gołębie tutaj koledze sprawdzają. W tej chwili najlepsza krzyżówka uważam, że jest Little Zibert. Zibert, tak? Zibert z Steinbergerami. Ze Steinbergenami. A te Ditera Ziberta, bo tam Zibert ma w swojej kolekcji bardzo dużo różnych gołębi, różnych ras, ale Kopmany. Tak? Szczególnie Kopmany. To, bo miałem połączone i z Bindaczami Steinbergery i miałem podłączone z Putmanami, to najlepsze gołębie wychodzą Ziberty i Steinbergery. Ale Ziberty wywodzące się z tych Kopmanów. Tak, bo Zibert ma tam bardzo dużo różnych tych gołębi, tam widziałem i Wolfganga Repera i inne gołębie były też, czyli, ale jak u kolega Henryka to się sprawdzają, to połączenie pochodzące od gołębi Kopmana i do tego Erika van Stenbergena, tak? Tak. Rozumiem. Jak widać, tutaj tam jest 50 par, a tutaj jeszcze kilka gołębi się tego. Bo widzimy, jakiś kolega pewnie dzwoni z oddziału, który chce się pochwalić, co jak się nazywa, otrzymał. Tak. Także tutaj zobaczmy. Zobaczymy teraz coś, czy poczekamy, aż wejdą gołębie? Poczekamy. O, tu widzę, czwarty doleciał. One tak sobie tak jak... Piąty, szósty. O, widzimy. Możemy iść do zegara, zobaczyć. To zobaczymy właśnie przy zegarze, ile tych gołębi przyleciało. Te szczęście do liczby po prostu. No, tu zobaczmy. Zegar jest tutaj. O, widzimy, kolega lata systemem Nikon. Tutaj nie będzie tak widać, może pod słońce, to może czytajmy. Ile tu jest? To jest gołębi na dzień dzisiejszy 57 sztuk. Tak. Jest już w tym plus momencie. Plus te 6 na dachu, nie? Plus to jest 63. 6. O, teraz tam odbił się 60, kolejny. Widzimy, 8. One tam wchodzą. Tak. Tu kolega ma tak zrobione, że tak przez ten żywopłot za bardzo wlotów nie widać, ale widzimy te gołębie siedzące na dachu. Tak. Dobrze. A wracając do naszej rozmowy o gołębiach, powiedzmy jeszcze w tym roku gołębie stare były tutaj lotowane tak, że jaki wynik kolega osiągnął? Wynik, no, niezadowalający. Ze względu na to, że do 10 lotu byłem drugi w oddziele, na 10 lot był maraton i właśnie matka nastąpi... Płaniowa nawaliła i ja i trzech innych kolegów. To co właśnie kolega prosił też przekazać przeprosiny im tutaj, no, bo to po prostu tak nie No nie moja wina, ale no niestety z mojej sytuacji oni też mają... Tu wspólnie jak się nazywało, koszowali na tą matkę właśnie. Koszowaliśmy na jedną matkę, a następny przyszedł. Już jest prawie ponad 60 gołębi, czyli tam brakuje 2-3 gołębie najwyżej. Nie? Dobrze, a teraz te gołębie młode, które przylatują tam, jakieś specjały dla nich czekają tam? Elektrolit, wiadomo, herbatka, elektrolit, miód, tam do tego powiedzmy, no co tam jeszcze, no chyba nic więcej. W karmie coś dodaje kolega do karmy? Nie, ja mam karmę gotową, taką dla młodych. A jakie firmy? Kampol, nie? Kampolu, tak? Tak, zawsze od nich biorę, nie? Co roku i jestem zadowolony z tej karmy. No i tak lecą gołębie bardzo dobrze, nie można powiedzieć, no, nie giną, idą bardzo dobrze. No gdyby nie ten pierwszy lot, to na pewno byłbym, na pewno pierwszym jest tam bezapelacyjnie, ponieważ teraz... widzę, że tam, no niestety, po tym locie byłem bardzo daleko i teraz co lot to 20 miejsc idę w górę. Nie? No to dobrze. A ile lotów jeszcze zostało? Jeszcze jeden lot. Tak. To teraz się, to jest czwarty lot teraz. To jest czwarty jeszcze jeden piąty będzie. Jeszcze piąty kamień pomorski to jest 280 km, nie, także. Tu w tym roku. To w tym roku nie wiadomo, czy będzie dodatkowy lot, bo
jest mało gołębi, to znaczy hodowcy, no i z uwagi na choroby i tak dalej, to nie chcą specjalnie lotować na tym długim locie. Nie? Rozumiem. A sezon gołębi starych, kiedy tutaj był, zakończył się tutaj, czy jakieś nowe nazwiska się pojawiły, takie wybijające się tutaj w oddziale? Nie, raczej... Czy stara gwardia, że tak stara powiem? Stara gwardia raczej trzymała się, nie, tam czuba, nie... No. Kto u was był mistrzem na... Stobiński. Tak, tak. Aha. I on w okręgu chyba też będzie mistrzem. Rozumiem. Także jest oddział bardzo silny, nie, bo i jest tutaj wicemistrz Polski, Dzichu Stańczak, nie, także jest z kim walczyć, nie. Na pewno, no, gdyby nie ten pech, to nawiązałbym do że tak powiem, tych mistrzowskich rywalizacji miejsc, ale no niestety, no, no tak się nabawiło na takim maratonie też 450 punktów straconych, nie, także to jest praktycznie tak, nie do odrobienia. Także widzimy tutaj, możemy tylko tak. kolegom polecić, żeby zawsze przed sezonem sprawdzali już tak. profilaktycznie, nawet jeżeli ten termin, że może już bateria być słabsza, mija i tak się zdawać, to lepiej za te parędziesiąt złotych poświęcić, no a być pewnym, że w czasie lotu się taka sytuacja nie zdarzy. Że ta antena wkładaniowa, ona jest nie stara, bo ona jest nowej generacji, ona ma dopiero 3 lata. Nie? To jest taka matka. Kolega nam pokaże od razu przy okazji. O. No i tak, widzimy. Tak, to jest nowej generacji. Nawet teraz po tym serwisie dostałem nowy klucz i tak dalej. Ale znowu ona. Przede wszystkim jest błędem tutaj zegar satelitarny, który w momencie, kiedy jest niepogoda lub po prostu też pod sygnał dachem, jest u nas słaby, tak. Pod dachem sygnał jest bardzo jest tutaj słaby. Bardzo słaby sygnał, ten DCF, który tak. ustawia ten zegar i on po prostu powoduje, że nie następuje ta synchronizacja. Tak, nic. Tu mamy, teraz widzieliśmy wtedy, w tym czasie co rozmawialiśmy, przyszły kolejne gołębie, tu widzimy jest już 62, czyli praktycznie brakuje tylko tych 7 gołębi. No ale tutaj one... jest odbite, ale tam jeszcze one nie wiadomo czy weszły. Oczywiście. Tutaj jeden na dachu jest, widzę 63, 4 to już by były, no tam może jeszcze ze 2-3 brakuje. Nie? Rozumiem. Nie. Także na razie koledze dziękujemy, jeszcze tak. chwilkę porozmawiamy za chwilę, a tu zobaczymy teraz te gołębie w gołębniku. Tak. Widzimy te młode gołębie tego lotu, które tutaj mają wszystko praktycznie wyjedzone, co było przygotowane dla nich. Tu zobaczmy, o. Są bardzo, w bardzo dobrym stanie są, widzimy tutaj. Tu są oryginały nawet Falkiego. Pokażmy, też lotuje kolega. Tak, tak, bezpośrednio. A Falkiego mówimy, bo tu przy okazji my trochę byliśmy zajęci właśnie robieniem zdjęć gołębi, które będziemy na aukcji mieli, przepraszam, kolega będzie sprzedawał normalnie na ogłoszenie. I po prostu ten czas, który poświęciliśmy tamtym gołębiom, no, był, widzimy, że no, przegapiliśmy przylot gołębi. No. Ale tyle chociaż, że one są, tutaj, tak jak popatrzyliśmy, 62 gołębie odbite. O, tutaj ten jest od Steinbergera. Steinbergeny oryginalne. Ten oryginał jest. I kolega lotował mi. Tak, tak, cały czas lotuje. Jest 5 ich, nie? 5 oryginałów. 5 oryginałów bez przerwy. To jest też ciekawe, bo kolega mówił, że ma tych gołębi 69 od początku i te gołębie są praktycznie bez żadnych strat, co stanowi taki dość, taki, dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo w Polsce kiedy jeździmy widzimy, że tych strat, zwłaszcza w lotach gołębi młodych jest bardzo dużo, niektóre oddziały musiały nawet już przerwać. To można loty. Sprawdzić, za każdy lot wkładam, za wyjątkiem koszalina, w którym dam 68, a tak 68. Każdy lot daje 69 gołębi. I wylecicie teraz z północy, tak? Tak, tak. Północno-zachodnie kierunki. Północno-zachodnie. Widzimy. Chodźmy. Czyli widzimy, gołębie są nakarmione już. Chodź. Napojone. Napojone. Herbatki już zobaczmy. Mają. Zobaczmy. One są bardzo takie przyjazne. No. Widzę, kolega dużo czasu musi poświęcać, bo one tak nie się nic nie boją. W ogóle nie, tak widzę. Zobaczmy, tutaj my stoimy, nakręcamy. Z reguły to jest tak, że te gołębie skaczą, są takie puchliwe. Chodź. One są bardzo spokojne. Na razie wtedy koledze podziękujemy. Życzymy, żeby ten ostatni lot również był taki udany, żeby też do końca zachować te żadne straty, zerowe straty. No a wtedy, jak się odzywa, może w przyszłym roku, już kiedy kolega, już te matki będą, że tak powiem, dobrze, już teraz jest po serwisie, to już nie będzie takich problemów i kolega będzie w oddziale i zarówno w skali oddziału, okręgu Polski odnosił tak. sukcesy. Tak, wróci do swojej pozycji, tak. kiedy byłem 9, 12 w Polsce. O, nie? Także tutaj, także koledze Henrykowi dziękujemy i zachęcamy wszystkich też do wejścia do nas na stronę i oglądnięcia różnych fotoreportaży, które między innymi tutaj o kolegi Henryka kręciliśmy. Dziękuję, dobry lot. O, tu widzimy, jak gołębie jedzą. Zaraz po przylocie, no, tylko słuchać gnienie dziobów i podłogę. Kolega tak zrobił, że już nie sypie im teraz do karmika, tylko bezpośrednio na podłogę.
tylko słychać ten stuk. Tutaj zobaczymy jeszcze, o, tutaj są tu w karmiczku mają, jeszcze raz wejdę, zobaczę. Widzimy. Tak sobie one jedzą. No widzimy. A tutaj widzę w pojemniku ma kolega taką ciemna woda, to jest właśnie to co... Herbata. Aha. Elektrolit. To co mówił pan. Miód. Tak. No, widzimy. Tutaj sobie te gołąbki spokojnie konsumują. Dzisiaj jeszcze będą później wypuszczone jakoś? Tak, pod wieczór ja już puszczę. Pod wieczór. Tu takiego gołębia szuka kolega teraz? Tutaj szuka. Też tej węgiela. Aha, ten berwiany. Kolega odwija to prawie, to się zablokowało. Dobrze. Dobrze. Zobaczmy. Tak właśnie wygląda jedzenie tych, przez tych gołębi.